Stan stosunków polsko-niemieckich w przededniu wizyty Beaty Szydło w Berlinie wydaje się bardzo zły, pomimo tego, że obiektywne przesłanki do tego wcale nie skłaniają. Niemcy znalazły się ze względu na rozwój sytuacji międzynarodowej w bardzo szczególnym położeniu, mianowicie ze względu na zaangażowanie Rosji w konflikt bliskowschodni, przede wszystkim w Syrii, w Niemczech coraz poważniejsze i głośniej wybrzmiewające są głosy, które wskazują na to, że działania Rosji są de facto wymierzone w interes państwa niemieckiego, dlatego że zaangażowanie militarne Rosji powoduje obecnie napływ fali uchodźców pod granicę turecką. W Niemczech bezpośrednio ten mechanizm kojarzy się z tym, co może za chwilę pojawić się u granic Niemiec, to znaczy kolejną falą uchodźców. W tym sensie te stosunki niemiecko-rosyjskie są prawdopodobnie najgorsze od dłuższego czasu. Do tego również w niemieckiej prasie pojawiają się głosy o tym, że Władimir Putin niemalże wprost gra na zmianę stanowiska kanclerza, to znaczy na to, żeby Angela Merkel przestała kierować się niemiecką polityką, ponieważ postrzegana jest jako relatywnie najbardziej nieprzychylny Rosji polityk niemiecki. Wydaje mi się, że w kontekście interesów Polski, w kontekście naszego widzenia sytuacji bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, także z punktu widzenia tego, jak nasze interesy definiuje Prawo i Sprawiedliwość, to powinna być okazja do jakiegoś nowego otwarcia w stosunkach polsko-niemieckich. Nagle okazuje się, że kanclerz Merkel zaczyna w sposób porównywalny czy zbliżony myśleć do części przynajmniej naszych polityków o polityce wschodniej. Obawiam się jednak, że rządowi Prawa i Sprawiedliwości może tutaj zabraknąć wyobraźni i zabraknąć elastyczności i niestety priorytety polityki wewnętrznej i ten antyniemiecki język stosowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości na użytek wewnętrzny może okazać się przeważający, ważniejszy niż te czynniki obiektywne.